Dla osób, których nerki odmawiają posłuszeństwa, jedyną szansą na przeżycie przynajmniej do czasu ich regeneracji albo przeszczepu są dializy, czyli okresowe oczyszczanie krwi z toksyn w specjalnych urządzeniach zwanych dializatorami. Twórcą pierwszego dializatora był Holender Willem Johan Kolff. Swoją sztuczną nerkę skonstruował w 1943 roku w czasie okupacji a do jej wykonania posłużyły mu celofanowe osłonki na kiełbasy, bęben od pralki, wanna i silnik Forda. Nerka miała rozmiary sporej szafy, ale ratowała życie. W innych biologicznych filmach porównywaliśmy ludzkie ciało albo poszczególne jego systemy. Do inteligentnych robotów sieci drogowej czy wodociągowo-kanalizacyjnej. To ostatnie porównanie przyda nam się i w tym filmie. Zajmiemy się w nim bowiem kwestią usuwania z organizmów tego, co niepotrzebne lub szkodliwe. Swego czasu głośnym echem odbiła się w kraju awaria rurociągów doprowadzających ścieki do oczyszczalni ścieków czajka w Warszawie. Na skutek awarii ścieki z siedmiostołecznych dzielnic zamiast do oczyszczalni, popłynęły bezpośrednio do Wisły, tygodniami zanieczyszczając jej wody. W naszym ciele też powstaje wiele szkodliwych związków, substancji, odpadów. W normalnych warunkach organizm skutecznie je usuwa w mniej lub bardziej skomplikowany sposób. Pozbywanie się zbędnych i szkodliwych produktów przemiany materii nosi nazwę wydalania. W procesie tym główną rolę odgrywają nerki. To one filtrują krew z toksyn niczym oczyszczalnia, która filtruje ścieki, a spuszcza do rzeki tylko czystą wodę. W naszym układzie oczyszczania czysta woda to pozbawiona toksyn krew, która wraca do obiegu, zaś system usuwania odfiltrowanych ścieków tworzą wychodzące z nerek drogi moczowe. Moczowody, pęcherz moczowy i cewka moczowa. O tym jak jest zbudowany i jak działa układ moczowy opowiem ci po krótkiej przerwie na orzeszka. Nerki to parzysty narząd o kształcie ziarna fasoli i wielkości zaciśniętej pięści. Leżą w tylnej części jamy brzusznej po obu stronach kręgosłupa pod wątrobą. Prawa jest zwykle nieco niżej niż lewa. Bo wątroba po tej stronie zajmuje więcej miejsca. Zbudowane są z nefronów, w których filtrowana jest krew, a jej przesącz zagęszczony, w wyniku czego tworzy się mocz. Każdy nefron składa się z ciałka nerkowego, czyli torebki otaczającej gęstą sieć naczyń włosowatych, oraz kanalika nerkowego. W ciałku nerkowym zachodzi filtracja składników osocza krwi. W naczyniach pozostają białka, krwinki i płytki krwi. Woda, glukoza, aminokwasy, jony mocznik i inne drobnocząsteczkowe składniki przechodzą do torebki, a z niej do kanalika nerkowego. Wiesz lub nie, ale takiego przesączu, zwanego moczem pierwotnym, wytwarzamy nawet 150 litrów dziennie. Gdybyśmy mieli tyle wysiusiać, nie nadążylibyśmy uzupełniać płyny. Na szczęście w dalszych częściach nefronu 99% wody i wszystkie pożyteczne substancje są z powrotem wchłaniane do naczyń włosowatych, tym razem oplatających kanalik nerkowy. Pozostały 1%, który stanowi zagęszczone szkodliwe produkty przemiany materii, to mocz ostateczny. Z nerek spływa przewodami do pęcherza moczowego. Pęcherz to bardzo przydatne urządzenie. Bo pozwala nam wybrać moment zrzutu ścieków. Bez niego musielibyśmy posikiwać kropelkami na okrągło. Dorosły pęcherz mieści od 300 do 600 ml moczu i może go utrzymać w środku dzięki zwieraczowi. O zwieraczach mówiliśmy już trochę w filmie o mięśniach. Ostatnim elementem naszego układu oczyszczania jest cewka moczowa. Nieparzysty przewód wyprowadzający mocz z pęcherza moczowego na zewnątrz. Też zaopatrzona jest w zwieracz, ale ten podlega naszej woli, więc pozwala kontrolować wydalanie moczu. Głównym zadaniem nerek jest usuwanie produktów przemiany materii z krwi oraz utrzymywanie odpowiedniej ilości wody i prawidłowego stężenia elektrolitów w organizmie. Tak dzieje się, gdy nerki są zdrowe. Gdy chorują, mamy do czynienia z czasową lub trwałą awarią oczyszczalni albo systemu wyprowadzania ścieków. Częstsze, ale na szczęście mniej groźne są te drugie. Zakażenie cewki moczowej i pęcherza zdecydowanie częściej, nawet pięćdziesięciokrotnie przytrafia się dziewczynom. To wina anatomii. Żeńska cewka jest o wiele krótsza od męskiej i bakteriom łatwiej przewędrować z krocza do pęcherza. By uniknąć przykrego szczypania i ciągłego parcia na mocz, trzeba dbać o higienę miejsc intymnych, w tym o właściwy kierunek podcierania. Zawsze ku tyłowi, by nie zabierać bakterii kałowych z okolicy odbytu i nie przenosić ich do cewki. Choroby samych nerek to domena panów. Oprócz zakażeń najczęściej mamy do czynienia z kamicą nerkową, czyli odkładaniem się w nerkach złogów. Które utrudniają odpływ moczu a gdy dostaną się do moczowodu wywołują silny ból porównywalny przez niektórych z bólem porodowym. Nie chcesz mieć kamieni? Dbaj o właściwe nawodnienie organizmu, bo kamienie łatwiej tworzą się, gdy mocz jest bardzo zagęszczony. Poza tym ważna jest dieta, stan nerek najprościej sprawdzić w kontrolnym badaniu moczu dobrze je wykonywać raz do roku. W próbce nie powinno być glukozy, krwinek, białka, zbyt wielu kryształów ani bakterii. Drugim ważnym narządem zajmującym się oczyszczaniem organizmu jest wątroba. Omawialiśmy ją szczegółowo w filmie na temat układu pokarmowego. Choć główni oczyszczacze organizmu to właśnie wątroba i nerki, mamy też inne narządy uczestniczące w tym procesie. O jednym mówiliśmy w filmach o układzie oddechowym. To płuca, które usuwają z krwi nadmiar dwutlenku węgla. Innym narządem wspomagającym oczyszczanie jest skóra. Wraz z potem usuwamy na przykład nieco mocznika, kwasu moczowego i amoniaku. Ale w porównaniu z nerkami to ilości pomijalne. To teraz zadanie dla ciebie. Sprawdź, co możemy wydalić przez skórę. Włóż rękę do foliowego woreczka i zawiąż go szczelnie na wysokości nadgarstka, tak, aby do dłoni nie dochodziło powietrze. Poczekaj kilka minut, obserwując, co się dzieje wewnątrz woreczka. Widzisz na powierzchni skóry, albo na wewnętrznej stronie foli mgiełkę, parę, albo kropelki cieczy? To znak, że również skóra wydala wodę. W usuwaniu z organizmu toksycznych produktów przemiany materii biorą udział wątroba, układ moczowy, układ oddechowy i skóra. Układ moczowy tworzą nerki, moczowody, pęcherz moczowy i cewka moczowa. Poza usuwaniem toksyn, nerki regulują ilość wody i stężenie soli mineralnych w organizmie. Podstawową jednostką budulcową i czynnościową nerki jest nefron. Nasz układ wydalniczy nie ma już przed Tobą tajemnic. Chcesz wiedzieć więcej o naszym organizmie? Oglądaj inne filmy na Pistacja TV.